Boga Rodzico, Matko Boga i Człowieka i Matko Kościoła, przychodzimy do Ciebie, ponieważ Ty jesteś natchnieniem i źródłem nadziei dla całego świata. Ojciec wszelkiego życia dał Ciebie za Matkę swojemu Synowi podczas Jego ziemskiej misji. Równocześnie uczynił Cię Matką wszystkich wyznawców Twojego Syna i wzorem macierzyństwa. Jesteś wrażliwa, czujna, zawsze obecna i gotowa do pomocy. Dlatego wciąż wracamy do Ciebie jako wspólnota akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzisiaj wraz z naszym akademickim chórem obchodzącym jubileusz stulecia, w nadziei, że weźmiesz nas w swoją opiekę i poprowadzisz do źródła mądrości, która jest w Twoim Synu. Pragniemy dzisiaj u progu Adwentu przed Twoim obliczem zastanowić się na nowo wraz z błogosławionym prymasem tysiąclecia, co wniósł do kultury świata i naszego narodu wcielony Bóg Jezus Chrystus. Jesteśmy wszakże, jako uczelnia katolicka, strażnikiem kultury chrześcijańskiej, która odmieniła świat przed 2000 lat i powinna czynić to dzisiaj w trudnych czasach zagubienia wielu ważnych wartości. Po pierwsze, przychodzący na ziemię Chrystus przynosi ludziom ład moralny oparty na bezgranicznej miłości Boga i bliźniego. Ład ten jest często traktowany jako wymagająca, trudna, wręcz nieosiągalna dla ludzi utopia lub jako ograniczenie ludzkiej wolności, narzucającej jej jakieś zewnętrzne normy. Wielokrotnie jednak historia pokazała, że odejście od tego porządku skutkuje śmiercionośną wrogością między ludźmi, prymatem rzeczy nad osobą, wykorzystaniem osiągnięć nauki przeciwko człowiekowi. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mówił, że przyjście na świat Chrystusa było przypomnieniem, że wszystkie serca i myśli ludzkie muszą się leczyć z nienawiści oraz, że wychowanie nowego człowieka w duchu chrześcijańskim równa się przezwyciężaniu zła, zastępowaniu zła dobrymi czynami. Uniwersytet Katolicki jako szkoła mądrości, a nie tylko wiedzy, ma za zadanie strzec tego chrystusowego porządku moralnego, umiejętnie uzasadniać go w teorii i pokazywać w praktyce. Profesor i student naszej uczelni nie może ograniczać się do zdobywania i przekazywania wiedzy, ale musi wykorzystywać ją we własnym życiu w duchu miłości Boga i bliźniego. Po drugie, Chrystus przez swoje narodzenie pokazuje wyjątkową wartość wspólnoty osób, jaką jest rodzina. Zanim narodził się w Betlejem, przyjmując ludzką naturę, istniał wiecznie jako Syn Boży w Bożej rodzinie, którą tworzą trzy osoby boskie. Stanowił odwieczną jedność z Bogiem Ojcem w Duchu Świętym. Gdy pojawił się na świecie, wszedł w życie ziemskiej rodziny z Nazaretu, oddając się pod ziemską opiekę Maryi i Józefa i przemieniając dogłębnie ich życie. Nie ma większego daru dla człowieka niż dar rodziny, w której przychodzi on na świat i się rozwija. To właśnie rodzina jest największą wartością narodu, jak mawiał błogosławiony prymas tysiąclecia. Zadaniem uczelni katolickiej jest więc troska o kształtowanie polskich rodzin, zagrożonych różnymi alternatywnymi formami wspólnego życia, nie mającymi nic wspólnego z Chrystusową Ewangelią. Stąd tak ważne miejsce wśród kierunków oferowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski zajmują studia nad rodziną, których dalszy owocny rozwój powierzamy matczynej opiece Maryi. Po trzecie, Syn Boży, stając się człowiekiem, aby pokonać niewolę grzechu i śmierci, w jakiej znalazła się ludzkość, przypomniał,
że człowiek jest najważniejszą istotą wśród bytów zamieszkujących ziemię, a jego życie jest wartością bezcenną. Program badawczy Uczelni Katolickiej, szczególnie w ramach takich dziedzin jak filozofia, psychologia, socjologia i teologia, jest ukierunkowany na ukazywanie właściwego miejsca człowieka w świecie i podejmowanie wysiłku prowadzących do poszanowania osoby ludzkiej i ochrony ludzkiego życia. Nasza praca badawczo-dydaktyczna ma pomagać dostrzegać wielkość człowieka we wszelkich przejawach jego działalności i odnajdywać właściwe źródło tej wielkości, a jest nim Stwórca. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński powiedział w jednej ze swych homilii: nic nie wiem o człowieku, jeżeli nie pamiętam, że idzie przede mną istota stworzona na obraz i podobieństwo Boże, owoc ojcowskiej miłości, obdarzony cząstką rozumu, miłości i wolności wziętej od Boga, a nawet obdarzony ciałem według planu architektonicznego Stwórcy. Katolicki Uniwersytet Lubelski jest miejscem, w którym pamięć o tym, kim jest człowiek w najgłębszym znaczeniu swego bytu, powinna być pielęgnowana w sposób szczególny. Prosimy dzisiaj Boga za pośrednictwem Maryi, aby zbliżające się uroczystości narodzenia Jezusa Chrystusa, by pomogła nam przypomnieć na nowo i utrwalić w myśli i czynie wszystkie wspomniane wartości, które zabłysły w nowym świetle w noc betlejemską. Niech wspólnota akademicka naszej uczelni pozostaje im wierna i przekazuje następnym pokoleniom Polaków wiedzę o człowieku oświetloną blaskiem Bożej prawdy. Przyjmij, Matko Boża, naszą modlitwę, którą wypowiadamy słowami litanii XVII-wiecznego poety epoki baroku Bartłomieja Zimorowica. Przez macierzyńską godność, przez świętego panieństwa całość, przez to, żeś zrodziła słowo wcielone, przez miecz on, którego ostrość Twe serce niewinne przebiła i przez wnętrzności miłosierdzia Twego, przez pierwsi, którymiś Boga karmiła, Maryjo, Matko Przeczysta, módl się za nami do Chrysta. Bóg zapłać księdzu profesorowi Mirosławowi Kalinowskiemu, rektorowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, za dzisiejsze rozważania apelowe. Kończąc naszą dzisiejszą wspólną modlitwę u tronu Jasnogórskiej Pani, pragniemy raz jeszcze modlić się za cały Kościół Święty, za Ojca Świętego Franciszka. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się za obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława. Polecamy cały nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem, ojcem przyorem Jasnej Góry. Modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W sposób szczególny naszą modlitwą ogarniamy archidiecezję poznańską, dziś parafię Chrystusa Króla w Poznaniu, do której przybyłaś, Matko, w wizerunku swego nawiedzenia. Naszą modlitwą ogarniamy całą naszą ojczyznę, wszystkich naszych rodaków rozsianych po całym świecie. Modlimy się za Wojsko Polskie, Straż Graniczną. Polecamy Policję, Wojska Obrony Terytorialnej, tych wszystkich, którzy stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Pamiętamy o tych, którzy angażują się w walkę z COVID-19. Polecamy służby medyczne, mundurowe, sanitarne. Prosimy o łaskę zdrowia, a także o ulgę w cierpieniu dla wszystkich chorych. Prosimy o zdrowie dla siostry Agaty Wójcik. Modlimy się w intencji Jana. Prosimy za Halinę Rycek. Prosimy za Monikę Majer, o uzdrowienie z choroby nowotworowej Andrzeja z Londynu, o zdrowie dla Bożeny. Prosimy także w intencji Zbigniewa i Angeliki Dulnik. Prosimy o pozytywny wynik badań dla Moniki. Prosimy o ulgę w cierpieniu dla Ewy Wnukowskiej, a także dla Andrzeja i uzdrowienie Jaromira.
Modlimy się we wszystkich intencjach, które nosimy w naszych sercach, nas obecnych tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i za tych wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji Trwam, Radia Maryja, Radia Jasnogóra, innych rozgłośni katolickich. Naszą modlitwę kierujemy, odmawiając dziesiątek różańca świętego z części chwalebnej zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas polecaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o pasterskie błogosławieństwo.
Nie trudno zauważyć, że żyjemy w czasach unieważniania kultury chrześcijańskiej. A to jest nic innego, jak tylko wymazać Chrystusa z historii człowieka. Dlatego przyjmijmy te słowa Jana Pawła II do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uniwersytecie, służ prawdzie, służ wolności i służ godności człowieka. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.